Słyszałem, że więcej biznesów przewraca się z powodu złego zarządzania finansami, niż z powodu braku intratnych kontraktów. Mam takiego klienta, któremu dałem ten arkusz, który tutaj widzisz w tle i poprosiłem, żeby wypisał na najbliższe 18 miesięcy, ile pieniędzy wpłynie miesiąc po miesiącu i jakie będzie miał wydatki. Po co ta zabawa? Otóż to jest taki klient, który ma fajny, intratny biznes, rok do roku ma niezłe zyski, ale znowu, każdego roku ma taki okres, chyba lipiec, sierpień, kiedy nie ma pieniędzy. Dosypuje z innych biznesów, dzięki temu żyje. Gdyby innych biznesów nie miał, wie tak, zbankrutowałby, mimo że ma całkiem niezły biznes. I teraz ma to rozpisane, ma rozpisane miesiąc po miesiącu, widzi, gdzie i, będzie, gdzie i ile będzie mu brakować, i co teraz może zrobić? Może pokombinować, w jaki sposób przed tym martwym okresem zgromadzić więcej pieniędzy. Może pomyśleć, czy nie dałoby się wymyśleć jakichś innych źródeł przychodów w tym dziwnym okresie. Oraz czy na czymś można w tym okresie też przyoszczędzić. Czyli już jest na czym myśleć, jeżeli to wszystko mamy rozpisane. Jeżeli nie zdajemy się na szczęścia, tylko faktycznie planujemy. Oczywiście możesz skorzystać z tego arkusza, możesz wpisać tam dane swojego przedsięwzięcia i podobnie jak mój klient, zastanawiać się, w jaki sposób przetrwać, mając bezpieczne przepływy finansowe. No bo skoro cashflow zabija, no to walcz. Walcz arkuszem.